roku mamy już 9. edycję ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego Nadzieja Cup. Jak co roku przyjeżdżają do nas bardzo dobrzy zawodnicy. Cieszę się, że przyszło dużo kibiców, że mogą podziwiać tenis na najwyższym polskim poziomie. W tym roku mieliśmy mistrza Polski do lat 18, mistrza Polski do lat 21, Kamila Gajewskiego i Wojciecha Ludkowskiego, Kamil z Sopotu, Wojtek z Warszawy. Mieliśmy numer 1 na listach do lat 18, Karol Drzewiecki, także poziom turnieju bardzo wysoki. Jak do tej pory wszystko bardzo ładnie przebiega, dopisała pogoda, co najważniejsze. Mamy w tym roku już oświetlenie kortów, także pomogło nam to wydłużyć rozgrywki, także po prostu mecze nie są przekładane z dnia na dzień, tylko plan realizujemy zgodnie z założeniami. Turniej ten przyciąga praktycznie setki osób z Łomży, którzy codziennie przychodzą i oglądają tenis na najwyższym polskim poziomie, także korty trzeciego liceum w Łomży zamieniły się w takie małe tenisowe miasteczko, gdzie możemy widzieć pięknie grających zawodników, podpatrywać ich rozwiązania techniczne i taktyczne. Turniej bardzo, bardzo dobrze zorganizowany, ogólnie atmosfera też bardzo, bardzo przyjazna. Doping też w trakcie meczu był bardzo, bardzo miły i też licznie zgromadzona publiczność, także zawsze to sprzyja grze w tenisa. A jeżeli chodzi o sam mecz, to bardzo zacięty był, tak naprawdę tylko jedna piłka decydowała, bo Mikołaj miał piłkę meczową w trzecim secie, nawet trzy piłki meczowe w trzecim secie. Ale no jednak wiara do końca w sukces pozwoliła, że udało się odwrócić te losy tego meczu, chociaż oczywiście też z pomocą przeciwnika. I rozumiem, że widzimy się za rok, tak? Tak, mam taką nadzieję. Jeżeli odpukać nie będzie żadnych kontuzji, żadnych jakichś takich nieprzewidywanych okoliczności, no to na pewno za rok tutaj przyjedziemy.